Cześć, witam ponownie po długiej przerwie. Wiem, że dawno nie nagrywałem odcinków, natomiast teraz jest ten czas, kiedy powracam. Chce mi się grać. No i dokończymy nasze, że tak powiem, sprawy dotyczące II wojny światowej. Wczytujemy sobie ostatni save i zaczynamy. Take point. Dobrze, mam mało HP z tego co widzę. Jakieś tam bronie, snajperka, tutaj mamy apteczkę. Weźmiemy sobie oczywiście. Jaki mamy cel? Znajdź i zniszcz wyrzutnię Nebelwerfer. Dobra. Wezmę sobie tam snajpę oczywiście. Tutaj mamy jeszcze wyrzutnię rakiet. Albo bazukę, tak zwaną. O Boże, nie wiem czy ja dalej potrafię grać w ogóle w tą grę. Natomiast zobaczymy. Mam nadzieję, że... A, jest. Dobrze. Postrzelony. Ups. O, klopsik. O. Same headshoty, to mi się podoba. Pozbieramy sobie z nich oczywiście amunicję. Muzyczka sobie gra w tle, robi fajny klimat. Co jest na pewno na plus. Przeładujemy sobie naszą snajperkę. Trochę taka przerażająca ta muzyka, tak szczerze mówiąc, jak mam być szczery. Ty, tam jedzie czołg. Dobra. Nie mogę go zniszczyć. Czyli musimy chyba użyć tej wyrzutni rakiet, że tak powiem. Przełączmy sobie na nią. Gdzie ona jest? Pod... nie siódemką, pod szóstką. Dobra. Dostał? Chyba dostał. Au. Dobra, drugi raz dostał. Jest zniszczony, dobra. Świetnie. Weźmy sobie snajperkę. Nie mówcie, że padłem. Zapomniałem zrobić save'a. Pod F5 chyba, tak? Ojej, dobra. Pozbieramy sobie jeszcze raz to na nowo. Oczywiście przypominam, że jest to poziom trudności trudny. Najtrudniejszy, więc no, nie jest łatwo. Co jest? Czemu nie dostał? To było dziwne. Oczywiście pozbieramy sobie, co tutaj mamy, wszystkie akcesoria dostępne. Tu już wezmę sobie wyrzutnię rakiet. No i dobra, będziemy ładować w tego pancernika niemieckiego. Dostał? No nie mówcie, że padłem znowu. No, to jest po prostu niemożliwe. Ale zrobiłem, nie zrobiłem save'a, dobra. Mój błąd. Zapomniałem robić quick save'y i teraz będę robił te quick save'y i mam nadzieję, że będzie to lepiej śmigać. Kurczę. Oła. Ale mam cele jak baba z wesela. Dobra. F5. Gra zapisana. Dobra. Od tego momentu będziemy sobie rozpoczynać naszą rozgrywkę. Ach, Katar. Katarek mały. I dobra. Teraz bierzemy sobie wyrzutnię rakiet. Au! Kurwa mać. Przepraszam za przekleństwa, natomiast... trochę się wkurzyłem. Nie no, walnąłem w tego. W żołnierza. Nie tak to miało wyglądać. Dobra. Raz dostał. Chyba jest rozwalony. Tak mi się wydaje. F5 dajemy i snajperkę, którą mamy pod dwójeczką. Kurde, 1 HP. Rozwali mnie. Nie! Jeszcze raz. Dobra, watch out. Okej, bierzemy Thompsona, nie? No. Prawie padłem, znowu 1 HP. Widzę, że mam życie na krawędzi, po prostu, jak zawsze. Jak w życiu, tak i w grze nawet. A, ciężko jest z Thompsona trafić. Przełączmy sobie znowu na snajpę.
No. Jest. Przydałaby mi się jakaś apteczka. Jakieś leczenie by mi się przydało, psychiatryczne. No i fizyczne. Ale... F5, dobra, F5. Skradamy się, skradamy się. Szczerze? Nie wiem, czy mi tutaj nie wyskoczy jakiś niemiecki żołnierz. Chciałem powiedzieć aliant. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czekajcie, rzucę granat. O, kurde, nie ten. Nie lornetka. Granat. O. Tam jest ich chyba od zarybca. Chyba dostał. Nie jestem pewien, ale... Jest. Będę sejwował. Cały czas. Ło. To było niebezpieczne. F5. Tutaj nikogo nie ma. Jest czysto. Skąd to? No i padłem, natomiast zrobiliśmy sobie quick save'a, więc nie jest to chyba żaden problem. Wczytajmy sobie na nowo giereczkę. Czyli tam jest przy tym dziełku maszynowym, działku, przepraszam, Niemiec. No przecież strzeliłem. Jak ja nienawidzę padać w takich gierkach. No ale trzeba przyznać, że jednak Medal of Honor Elite Assault na poziomie trudnym granie i niepadanie jest praktycznie po prostu graniczy z cudem. No i właśnie padłem znowu, no... Ach, cholera. Ło, sorry, przepraszam, nie chciałem w ciebie. Nie chciałem w ciebie, stary. Sorry, może wezmę bara. Bara. Tak, myślę, że bar jest dobra opcja. Kurde, czemu mi schowałeś broń? Nie rób tego! Dobrze. Już myślałem, że padnę. F5. No teraz snajper. Kurde, no i znowu mi wyskoczył Niemiec. No czemu moi w ogóle nie idą do przodu? Dziwne. Okej, F5. Jest, ładnie. Jest to jakiś Niemiec jeszcze? Dobra, F5 i lecę. Wezmę sobie bara. Bara. Biegnę. Okej. Okay. A, nie mogę tędy przejść. No dobra. To idziemy sobie tutaj. O kurde, w oknie był. Zobaczyłem go dopiero w momencie, kiedy do mnie zaczął nawalać. Ale zrobiliśmy sejwika, więc w porzo. On żyje? Nie. No, nie blokujcie mnie, ej. Czemu muzyczka przestała grać? Dziwne. Aj, znowu dostałem zza pleców prawdopodobnie. Kurczę. Dobra. Przeładujemy sobie Springfielda. A nuż się uda. O kurczę. Ale się wystraszyłem. Ej, skąd? Skąd to? Skąd on to wali? O, jest, dobra. Rozwalili go. Pięknie. Ten też dostał. Headshota. I teraz znowu bierzemy bara. Aha, tędy nie przejdziemy. No dobra, w multiplayerze się dało. Dobra, leżą. Kurde, dużo ich. No i... Ja nie wiem, jak to przejść. Nie wiem, dlaczego ustawiłem w ogóle poziom trudny. No... No cóż... Człowiek uczy się na błędach. No nie... Dobra. Tym razem się uda. Dobra, udało się. Lecimy chyba dalej. Chyba. A czekajcie, będę się skradał. Mogę tu wejść? Będzie jakaś apteczka? Na pewno mamy amunicję. Tam jest jakaś nalewka. I tutaj też weźmiemy sobie. Dobra, snajpa.
i F5. Teraz będziemy nakurwiać. Kurde, tak w ogóle dawno nie grałem, że mam tak strasznie opóźnioną reakcję, że to jest masakra. Au. Au. Kurde. Ja pierdzielę. Nie jest to przyjemne. Dobra, ale... padł? Co my w ogóle mamy zrobić? Znajdź i zniszcz wyrzutnie. Czyli nic się nie zmieniło, tak szczerze mówiąc. Okej, okay, w porzu. Co dalej, mam walić jeszcze do nich? Chyba nie, chyba schodzę na dół. Schodzimy sobie na dół i zobaczymy, co nas czeka przy dalszej drodze rozwalenia Niemców. Niemcorów. O, ranny mój jest. Kurde, uleczyłbym go. Mogę? Nie mogę. No szkoda. No niestety, taki mamy urok. Tutaj chyba ktoś wyskoczy. Mogę tu wejść? Zamknięte. Nie, biorę snajpę jednak. Coś czuję, że... Kurw! Dobra, leży. Okej. Okay. Hej, hej, hej. Ale strzelił. Przeładuj. Przeładuj broń. Siema, łysy. Co tam? W porządku? Fajnie. Dobra, ten też... już leżą. Ktoś tam jeszcze... ale zrobiłem F5, więc w porze. No problemy, seniorita. Mhm. Mhm. Życie, bycie żołnierzem jest ciężkie. Ciężki kawałek chleba. Współczuję wszystkim żołnierzom. Żołnierzom, Polakom i nie Polakom i innym z innych krajów. Jest to naprawdę. Tutaj wybiegnie ziomek. No i wstrzelił mnie z prawej strony. Nie zabijajcie mnie. Proszę. Kurwa. Chyba będę ucinał tego let's playa, bo to jednak, to jest męczące. No kurde, nawet nie wyszedłem. Dobra, rzucam granat. Nie, nie lornetka. Granat, granat. Dobra, może zginą. No nie wiem jakim cudem on mnie strzelił, ledwo co wyleciał i dostałem. No i padłem, no. Dobra. Chowamy się. Okej. A, tam jest. Kurde. Nie no, masakra, po prostu. Nie, nie, nie. Nie, nie wierzę. Dobra. Szkoda, że mam tak mało HP, tak szczerze mówiąc, i to jest deprymujące, trochę takie... Kurczę, no czuję się niepewnie, no nie mogę po prostu skłamać i powiedzieć, że czuję się zajebiście, bo... nie czuję. Dobra, moi sobie poradzili, tak szczerze mówiąc. Bardzo dobra robota, panowie, idziemy. Follow me, follow me. Tu ktoś będzie, nie? Oczywiście.
A kurde, amunicja. O kurde, tego to żebym się nie spodziewał. Panie. Nie, to było... To była tragedia po prostu. Dobra, granacik. Nie mam. Dobra, Thompson. aż żal komentować. Naprawdę. Żal. No i co mam teraz zrobić tam? Jak mam tam wejść? Przez okno. No, wskakuj. Czemu mi kuca, jak ja skaczę? Nie mogę wejść. Dobra. Nie wiem, jak to zrobię, ale... No nie mam granatów, nie mam niczego. Jest. Udało się zakraść. Świetnie. Super. Apteczka jest? Jest. 100% HP. W końcu. W końcu możemy się bawić w Rambo. A nie, sorry, Rambo to by musiał być w jakiejś dżungli i mieć jakiś taki nożek. Jak Rambo ma nóż i jest w dżungli, to wiedz, że wszyscy będą po prostu ginąć. I to bardzo prosto. Tam nic nie ma. Idziemy sobie tędy. Za kompasem, tak szczerze mówiąc, który jest w lewym górnym rogu. Słyszę kroki. Oj, tam jest czołg. Nie fajnie to brzmi, jak tam jest czołg. Ej. Dobra, bar. Czołg mnie rozwalił, tak? A ja nie zrobiłem F5. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Kurde, jak ja strzelam, myszka mi ucieka na boki. Dobra, teraz cię dorwę. Chciałem powiedzieć coś na S. Ale dobra. Gra zapisana. Czekaj. Ło! Ej, teraz to się trochę... wystraszyłem. Nie wiem, czy ten czołg został zniszczony, czy nie, natomiast... Nie! O, w mordę, będzie walił do mnie. Z działka jeszcze wali ktoś, nie wiem kto. Niestety. Ale... I co, dalej? 60% ma jeszcze, no to jak ja mam go zniszczyć, kiedy nie mam w ogóle już amunicji? Ani granatami, ani niczym. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Dajmy F5. Ja chyba nie muszę go niszczyć. Tak mi się wydaje. Hello. Say hello to my little friend. I have big friend. Au. Kurwa. Idzie do mnie? No nie. Ała. Powtórka z rozrywki, niestety. No nie mogę. Dobra, biorę tego bara. I nie ma ulgi. F5. Czyli szybki zapis. Patrzcie, jak ja odskakuję, jak ja dostaję w ogóle jakieś strzały, nie? Celownik mi lata do góry, na dół, lewo, prawo. To chyba będzie najdłuższy mój let's play z tej gry. Tak mi się wydaje. No gin! On tam jest? Tak, był. Już go nie ma. Nie ma go. Dobra, F5 oczywiście. Możemy sobie... Dobra, snajpę dawaj. Co to było? Dziwny dźwięk. Bar.
Mhm. Okej. Dobra. Czy ich jest tam nieskończoność? Ten jak się czołgał w ogóle, nie wiem co to było. Okej. Dajcie mi jakąś apteczkę. Ja pierdziele. Kurwa. Nie zapisałem. Kurde. Ja pierdziele, ciężko jest. Znowu jeden HP. Jo, co tu się dzieje? Dobra, szukam apteczki, nie? Gdzie jestem? Wejdzie tu ktoś? Wejdzie tu jakiś szwab? Siema. A nara. Posłał mnie do piachu niestety szeregowy Ryan. Prusznik Powell. Raczej Powell? Powell? Power? Nie mam granata, ale teraz wezmę Thompsona. Hahaha, uszukałem przeznaczenie. Co nie? Teraz weźmiemy snajpę i tak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde. Dobra, tutaj. Dobra. Kurczę, nie zdążyłem przeładować. Ale lecimy, no powoli lecimy do przodu, no trzeba przyznać, ale bardzo powoli. Bardzo powoli. Nie mam granatów, szkoda. Tutaj podbiegnie drugi, tak? Podbiegnie czy nie? Nie trafiłem. Uciekam. Boję się. Aha. Gdzie on? Dobra, tutaj był. On żyje. Już nie. Spoczywaj w pokoju. Co ja robię? Dobra, dawaj mi snajpę teraz. Uj, przeładuj, przeładuj, przeładuj najpierw. Dobra. Nie ma tam nikogo? Nie ma. Wygląda na to, że jest czysto. Tutaj był. Dobra, Thompson. Na bliski zasięg jest naprawdę bardzo dobrym pistoletem maszynowym. Czy karabinem? Nie wiem, nie znam się, ale raczej pistolet. Nie, chyba karabin. Fuck. To nie ma sensu po prostu. To jest zbyt... zbyt ciężkie. Dobra, F5, zapisana gra. Bara, bara, daj mi bara. Bara, bara. Tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Gdzie jestem? Ha. Tutaj wezmę sobie snajpę, bo widzę, że daleko jest wszędzie. O! Skąd? Z pleców? Z pleców mnie postrzelił? Chyba tak. Wow, dwóch dostało, jednego strzała i dwóch za jednym razem praktycznie. Macie apteczkę? Nie mają, nie? Mm-mm. Kurde. No dobra, idziemy sobie tymi okopami, że tak powiem. Może nam się uda tutaj zakraść minimalnie. Ja muszę się skradać, bo moje umiejętności są na naprawdę bardzo niskim poziomie. Okej. Okej. Ile ich tam jest?
kurwa. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Zaraz mi postrzeli. Dobra. Zbliżamy się do jakiegoś kościoła. Okej, okay. Chyba już tam nikt nie wyskoczy. Nie wiem, co myślicie, ale mi się wydaje, że nie. Ach, kucaj, klękaj. Ale apteczka by mi się przydała, naprawdę. Granatów... chyba zza pleców dostałem. No ale zapisałem grę. Mam granaty? O, mam! Świetnie. Ej, widziałem go. Okej, okay, jeszcze raz. Oj! Ty, jak uciekł z slalomem jakimś... kiwie czym. Ała! Nie wiem, ile padłem razy, jak ktoś mógłby policzyć, to byłbym naprawdę wdzięczny. Zgaduję, że już padłem, nie wiem, 40 razy? Kurde, bar. Okej. Czuję stresa. Czujesz stresa? Weź, nie wiem co. Kurwa, to! Dobra, jeszcze raz. Tam na pewno będą... Granat. Kurczę. Rzucaj. Jest. Pięknie. A wejdziemy tu? Wskoczymy? Nie. Nie ma opcji. Kurde, zlał się z tym drzewem jak jakiś pierdolony kameleon. No kurde, znowu, nie? Okej, okay, bierz snajpę. Widzicie? Jak kameleon jakiś. Ja wiem, czy ze snajpą iść, czy nie. O kurde, uciek mi. Wow, tutaj biega. Zasraniec. Bill zasraniec. Kurwa. Ja. Co tu się dzieje, wąski? No i padłem. Chyba nie zapisałem w tym momencie. Ale wcześniej zapisałem, więc spokojnie. Dobra. F5. Skąd? A, stąd. Super. Super, nic, tylko bić brawa, nie? Za moją grę. Po prostu coś pięknego. Naprawdę. Znowu by mnie zabił. W ogóle oni mnie jednym strzałem, trzema strzałami praktycznie całe HP mi zdzielają. Nie ma... Dobre jest. Siema. Co, oni w siebie strzelali? Czy co? Nie wiem, dziwne to. O, zrymowało się. Jakimś cudem gra zapisana, no ale dobra, to co, idziemy sobie tędy. Dobrze, idziemy. Chyba ta. Snajpę włączmy. Znaczy włączmy, wyciągnijmy. Ej, czekajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Przecież tędy nie pójdę. Może tędy trzeba iść. Chyba tak. Tędy na pewno. Kurde, nie wiem. Ale chyba tutaj nie byłem, nie? Czy byłem? Byłem tu, czy nie byłem? Nie, tutaj nie byłem. Nie byłem. Samolot! Okej. Okay. Nie lubię tej misji w ogóle, tak swoją drogą.
Nie lubię jej, to masakrycznie nie lubię. A, zapomniałem zapisać. Kurwa. No. Dobrze. Wow, 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 wow. Teraz się troszkę żem przestraszył. Ale to mnie nie złamie, bo mam stalową psychikę. Okej. Okay. Tyle? Panie. Co się dzieje? No dostałem. Z takiej odległości mnie trafił? Ciekawe. Skąd? Stamtąd. Nie. Skąd? Ja jestem ślepy, nie? Noż kurcze. Aż mi fajki wyleciały. Nie wiem, czy sobie przerwy nie zrobić i nie zapalić, bo nie wytrzymam. Mam stalową psychikę, natomiast teraz to już po prostu ta moja psychika już trochę się nagięła. A może to plastik? A nie stal? Dobra. Przeładuj, 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 przeładuj. On leci do działka, tak? Już nie. Tam ktoś jest? Nie. Kurczę. Znowu myślałem, że zginę. A, to muszę wysadzić. Dobrze, więc... Od razu maszynowe wyciągam. Bara. Bara, nie Thompsona. Nie, bara, 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 bara. O. Albo nie, granat. Kurde, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie, nie... Kurwa. Oznaczył mi cel. To jest mój najgorszy let's play ever. Pobawimy się w kotka i myszkę. To mi się podobało. Dobra, wysadzamy to. Znaczy podkładamy bombę, uciekamy. Okej, okay, wybuchło. Nie było to jakieś takie widowiskowe. Natomiast działa. Wejdziemy sobie do bunkra, może... Do bunkru? Oj! Może będzie apteczka. O, jest apteczka. W końcu. W końcu będę miał troszkę HP. Skąd on wali? Stamtąd. Snajpa, snajpa, snajpa. Jest. Dobra, chyba tutaj już nikogo nie ma, prawda? Musimy iść tutaj poprzez te kolczatki. Raczej... No nie, skąd? Znowu nie widzę go. No kurczę, już go widziałem, natomiast... Nie wiem, F5 chyba nie dałem. Zaczynamy tu odtąd. Dobra, tutaj padł. I teraz będzie nawalał z tamtego działka. Czemu on? Czemu on? Czemu? Dlaczego on dalej stał? Nie wiem, nie rozumiem, czy to był jakiś bug, czy tak powinno być. No moim zdaniem nie powinno tak być, ale dobra. Obserwuję. A tam jest jeden i tu jest drugi, gdzie? Dostał i stoi. Już nie. Przejdę tędy. Nie przejdę. Mhm. A jak walnę w to... Aha, nie mam pancer... Shreka, czy co to tam... Pancerfaust? Czyli musimy iść... Wyjść sobie tędy, wskoczę na murek? O, wskoczę na murek, dobra. Ale to są miny. Mam nadzieję, że nie padnę.
Kurczę, znowu mnie straszą. I dostałem. Na tej mapie da się naprawdę padać i to naprawdę bardzo często. Co jest po prostu miłym wspomnieniem. Będę wspominał tą grę bardzo świetnie. Dobra, gdzie ten ziomek? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, to mnie teraz rozwaliło. Dobra, czyli chowam givery, będę szybszy i sprintuję tam. Tak czy nie? No tak. Dobra, biegnę. Au! Jak ja mam to przebiec? Powiedzcie mi, jak ja mam to kurde przebiec? Zaraz mi się miejsce na dysku na komputerze skończy od tego let's playa. To jest po prostu za długie. No muszę tam się dostać, tylko... Ej, co ile będą te strzały? Już koniec? Mogę iść? Ty! Znowu walą! Znowu! Czy ich pojebało? Kurwa! Gdybym miał HP jeszcze, a ja nie mam. No teraz to mnie zabił Niemiec chyba. Wiem przynajmniej, że zapisałem grę, więc teraz mogę sobie lecieć. Tylko gdzie był ten Niemiec? Nie widzę go. Gdzieś tu. Mamo? Kurwa. Dobra. Znowu leci. Lecą tu strzały i teraz biegnę. Gdzie? Skąd? Aha. Okej. Okay. No nie, no nie wierzę w to. Zlitujcie się, proszę, twórcy Medal of Honor, błaga was. Zlitujcie się. Kurwa. Nie, nie wytrzymam. Ja chyba w godzinę gram w tą misję. Po prostu... Ja pierdolę. Tędy... A tędy nie przejdę. To są miny. Ale tu jest... Dobrze. Ej, przydaliście się na coś, panowie. W końcu. Przynajmniej na chwilę. No i po tej chwili nastąpiła wieczność. Ja nie mogę, no. Jak ja mam biec tam? Jak ja mam tam teraz biec? No biegnę, no. Szeregowy Tomlin zginął w akcji. Szeregowy Powell zginął w akcji. Kurde. No kurde, nawet nie zdążyłem dobiec. Patrz. O, jest. Dobra, świetnie. No teraz co, biegnę. Czyli co, dwa strzały, dwa zrzuty. Ja muszę poczekać i wtedy biegnę, tak? Zobaczymy, no. Dawać. Ej, uciekaj stary, zabiją cię. Jeden, teraz drugi, tak? No, będzie drugi czy nie? Będzie czy nie? Ja, zajebali mi człowieka. No i o co tutaj biega, no? Nie, no nie wiem, jak mój brat to przeszedł. W ogóle mój brat miał ze mną nagrywać w koopie odcinek. Mówi, nie chce mi się... Nie chce mi się, bo już późno jest, co nie? Po czym... Pisze do mnie, ty, nagrałem odcinki z Medal of Honor, hehe, i sobie wrzuca. Jebaniec. Nie wiem, on chyba przeszedł tą misję, natomiast ja nie dam rady. No i co ja mam zrobić? No powiedzcie mi. Nalot? Mam wziąć lornetkę i tam... Lornetkę i oznaczyć cel? Raz. Dwa. I co? Spadnie coś na to, czy nie? A, chyba nie. No lipa. Nie wiem, jak się tam dostać, a tam Niemcy są. Nie wiem, jak się tam dostać, naprawdę. Nie mam pojęcia. Jestem zbyt zajebany mułem. No i jak ja mam tam wejść? Biec. Tu są miny. Tutaj mnie rozjebie. Kurde.
No jeszcze 3 działa mam zniszczyć, ale jak ja mam tam wejść? Jak? Patrzcie, ruszę się i strzały. Ruszę się? Ej, no i strzały! Nie wiem, wy też wspominacie tą misję w ten sposób? Bo jeśli tak, to powiem wam szczerze... Nie jest to miła misja. Kurde, no! Nie, zaraz... Ja ten odcinek podzielę chyba na 2 odcinki, w sensie tą misję, nie? Bo to jest po prostu... No niemożliwe, dobra, wycofuję się. Tam chyba w tych okopach mnie nie rozwalą, prawda? F5. Nie, zapisałem teraz grę. Nie będę... Chyba... mógł zdążyć przed tymi... Nie, no zajebiście zapisałem grę, proszę, nie mówcie, że tak zapisałem grę. No nie! I co? Nie będę mógł się ruszyć? Ja pierdolę, zaraz kody wpiszę, bo już nie wytrzymam. Dobra. Na chwilę muszę wpisać kody, nie wiem, ta misja jest zbugowana. Ej! Nawet kot na nieśmiertelność mi nie zadziałał, czemu? Kurwa. Jeszcze raz. Nie no. No, nie zdążę nawet wpisać kodów. Ja pierdolę. Kurwa mać! Dobra. Jest. No i co? Dobra, powiedzmy, że teraz wyłączę cheaty. Już jestem śmiertelny. No i jak ja mam teraz to tam się dostać? Co mam? Mam biec? Tak o? Prosty? Dobra, tutaj nie trafili. Dobra, okej. Okay. To biegnę dalej. I co, będą walić? Czy nie? Oczywiście użyłem kodów, żeby... bo mi się zbugowało po prostu, zbugowało mi się save, co nie? Więc żebyście nie mieli do mnie za złe, nie? Ale napierdalają, dobra. Teraz biegnę. Okej, okay, jestem coraz bliżej. Zbliżam się do celu, przyjacielu. Ale co, będą walić? Ej, nie walą. Nie walą. Dziwne. Dobra, walą. Jeszcze raz, tak? Czy mogę biec? Biegnę, dobra, udało się. Czyli trzeba było tymi okopami. Kurde, to jest Niemiec. Jest to apteczka? Nie ma nic. No dobrze. O! Kurde. O! Wow, to było dziwne. Gościu się położył. Nie dostał. Teraz ja dostałem. Ale dobra, zapisałem grę, więc w porządku. Luz. Dobra, lecimy dalej. Ha, siema! Siemano! Okej. Okay. Tutaj jest kolejne działko. Są Niemcy? Nie ma. Wysadzamy. I tam jest chyba kolejne działko, tak? Jeszcze 2. Tutaj jest to jedno działko. Wysadzamy. Na razie sobie tutaj zejdę na dół. Kucnę. I jeszcze jedno działo. Gdzie jest to jedno działo? Tam. Nie. Kompas pokazuje mi tam. Czy na pewno? Tak. Tu jest działko. Dobra. Postawiamy sobie bombę. Kapitan! Bomba! I... Jest cel wykonany!
Powiedzcie mi, że to koniec tej misji, już mam dość. Jest, udało się, w końcu. Powiem tak, ta misja była wyczerpująca, wymagająca, wkurwiająca, intrygująca, infantylna nawet. Nie wiem, powiem wam tak. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja psychicznie ucierpiałem. Zostawcie łapkę w górę albo dajcie jakiś fajny komentarz, żeby mnie podbudować, aby może kolejny odcinek był lepszy, aby mi się chciało po prostu nagrywać. No i co, trzymajcie się, widzimy się. Mam nadzieję, że niedługo.